terenie Gdańska i w okolicach szalał maniak, który rozwalał kobietom głowy, aby zaspokoić swój popęd płciowy. Nie bawił się w amory, nie po to młotek za pasem nosił, z roboty skradziony, bandaż owinięty, żeby się przypadkiem nie przeziębił. Paweł Tuchlin z stosował na młotek podryw, bo miał uraz mocny do kobiecej odmowy. Spokojny mąż i ojciec, a wieczorem za pasem młotek, ulicami niczym w transie, prowadzony przez chore fantazje, podniecony nad nowym ciałem, unika milicyjnych pułapek, system walczy bardziej z opozycją niż dewiantem. Stosował na młotek podryw, bo miał uraz mocny do kobiecej odmowy. Kto? Stworzył upiora zbrodni. Oni? Czy on sam? Wolna? Wolna. No a jego ojca pasją była woda. Ze stresu chłopak szalał do łóżka. Dostawał za to, jakby tego było mało. O jego problemie we wsi plotkowano. Reakcją szyderstwa oraz infamia. Nie znalazł dziewczyny, miłości nie zaznał. Za to poczucie, że jest gorszy, osaczony przez świat wrogi. Tak, miał uraz mocny do kobiecej odmowy. Ostrej kopulacji w ciemności z nieznajomym. Stracony pewnej wiosny. Hello.